kolejami śląskimi do pracy, do szkoły, na uczelnię, na wycieczkę. Naszą kolejną podróż zaczniemy dzisiaj w siedzibie Kolei Śląskich, a zaczniemy od sprawdzenia się jako maszynista. Czy to trudna praca? Zobaczą Państwo już za chwilę. Będziemy jechać w stronę Katowic. Jest to symulacja trasy Gliwice-Częstochowa. Posiadamy około 300 km tras kolejowych odzwierciedlających tutaj nasze trasy, po których poruszają się maszyniści. No i co? Jedziemy. Chyba najlepsze to, co przed nami, to chyba trzeba zacząć to wykonywać. Powiem szczerze, że ogarnął mnie lekki stres, kiedy widzę, ile tutaj jest przycisków, ile tutaj jest różnych wajch do przekładania. Tutaj rozumiem, że startujemy, tak? Tak, jest zadajnik jazdy i hamowania. Jak ja to zawsze mówię, do przodu jedzie, do tyłu hamuje, aczkolwiek nie jest to takie proste, jak pewnie się zaraz przekonamy. Parę rzeczy, które musisz wiedzieć. Sygnał baczność, który jest dla maszynista bardzo ważnym sygnałem. Nadaje go maszynista w sytuacjach, kiedy na przykład widzi osoby postronne przebywające przy torach, więc musi nadać sygnał. Czy to ma znaczenie, który sygnał? Nie, tu nie ma. Grunt, żeby był podany i żeby go było słychać, czyli jeden przeciągły, długi ton syren. Otwieranie drzwi? Tak, otwieranie drzwi, strona lewa, strona prawa, więc tutaj jak już jesteśmy w stacji Gliwice, musimy otworzyć na stronę prawą, no bo jest prawa strona. Tu mamy wszystko, hamulec sprężynowy możemy sobie zwolnić, czyli naciskamy to zielone. Dobrze. O. Luzowanie hamulca. Tak jest. Parkingowego. I prawdę powiedziawszy, jesteśmy gotowi do ruszenia. No to ruszamy. Tu. Najpierw to do zera. No już się zaczyna mi robić mętlę. Nie. Tak, spokojnie. To. Do zera. Odblokowanie do 5. Tak jest. Państwo wybaczą, ale normalnie kursantom to zajmuje 2 lata, ja jestem tutaj 2 minuty. Tak, to jest bardzo szybkie szkolenie z zasad jazdy tym symulatorem. Podjedziemy, bo już ludzie czekają, już tak widzę, jest, że wyzywają i się denerwują. Chociaż pasażerowie Kolei Śląskich są bardzo wyrozumieni. Tak, bardzo. Już mamy, możemy sobie sprawdzić, co się dzieje wewnątrz pojazdu, jak i na zewnątrz pojazdu. Czyli śmiało mogą Państwo ze mną jechać, i oprócz tego, że trafiliśmy w uszkodzoną trakcję. Oj. Ulala. Nic się nie stało. Dzisiaj tak. Zobaczcie, właśnie symulator do tego służy. Czy tutaj powinienem dawać klakson przed? Nie. Sygnał baczności nie podajemy, podajemy tylko w okresie. Coś na torach jest, hamujemy hamulcem nagłym. Tutaj. No ktoś coś wysypał. Mm-hmm. No i teraz jakaś procedura trzeba by było właśnie zadzwonić. Dobrze. Zawołać. 40612 dla Zabrza, odbiór. Słucha 40612 odbiór. No nie wiem, Aniku, dlaczego pan się zatrzymał, co się stało? No mamy jakąś przeszkodę w torze. Właśnie chciałem panu zgłosić, że w kilometrze 19.0 coś jest na torach, jakiś usyp, tłuczeń. To prawdopodobnie to są liście, proszę pana. Już tam posyłamy ludzi. To niech posprzątają, jeżeli będziemy mogli, to proszę nam powiedzieć, kiedy możemy jechać odbiór. No już pani chyba widzi, że tam coś robią. Tak, próbują. Na razie jeden kłóci się z drugim. O, ale uprzątnęli. No widzę, posprzątali, także możemy wjeżdżać dalej. Można wjeżdżać. Dobrze, wjeżdżamy, dziękuję, bez odbioru. Ze mną w siedzibie Kolei Śląskich przed symulatorem Adam, maszynista. Jak wrażenia, jeśli chodzi o naukę w symulatorze jazdy? Na pewno jest to ciekawe doświadczenie. Pozwala nam się przygotować na sytuacje niecodzienne, na których możemy się spotkać podczas obsługi pociągu na trasie. Nawet w przypadku jakichś niedociągnięć w naszych reakcjach jest to konsultowane z instruktorami. Instruktorzy wskazują właściwą drogę postępowania, naprowadzają, dają jakieś wskazówki odnośnie tego, dzięki czemu możemy czuć się potem pewniej przy okazji takich niespodziewanych zdarzeń. Maszynista Mateusz opowie teraz słuchaczom, jakie wrażenia, jeśli chodzi o symulator i czy on oddaje rzeczywistość. Tak, zdecydowanie oddaje rzeczywistość poruszania się powiedzmy na prawdziwych torach i przygotowuje nas do takich sytuacji, które zazwyczaj nie mają miejsca, aczkolwiek no jednak musimy być gotowi na wszystko w tej pracy i prawda,
w razie takich już później następstw w naszej pracy jesteśmy już przygotowani i jesteśmy w stanie działać tak, jak się należy. Tutaj, co prawda, wiadomo, no jesteśmy poddawani pod duży stres, ale jednak nie towarzyszą temu jakieś tam nieprzyjemności związane z tymi wypadkami czy z najechaniem na przeszkodę. O, o nie. Krówki, sio. No, nie. A to nie tu, to są. Ja tu mam wykolenie, już jadę krowy. Audycja powstała przy współpracy z Kolejami Śląskimi.